mitoman tworzy takie realistyczne historie na temat siebie i swojego otoczenia. Fantazyjnie ulepsza rzeczywistość. On jest w tym celu, w tym centrum zdarzeń. Przedstawia swój udział w superlatywach, bywa bohaterem, nie wiem, najważniejszym gościem na przyjęciu, no taką główną postacią. Często też kłamca patologiczny przesadnie podkreśla swoją rolę na różnych płaszczyznach życia. No i pomija prawdę. Zazwyczaj celem tego jest prezentacja siebie jako najlepszego, niezastąpionego w danej dziedzinie, bo on chce o sobie tak myśleć. Ma też trudności w odróżnianiu prawdy od kłamstwa, czyli zwykle kłamią nieświadomie. No i sprzeciwia się wszelkim próbom polemiki ze strony osób, które chcą mu jakoś udowodnić, że mówi nieprawdę. Te jego historie są takie bardzo zwarte, bardzo spójne, trudno naprawdę zaobserwować, że one nie są prawdziwe, jeżeli się nie wie. Taka osoba też często ignoruje osiągnięcia innych i bagatelizuje znaczenia jakichś tam innych osób.